Proszę Państwa, rozpoczynamy głosowanie nad przyjęciem budżetu na rok 2017. Proszę Państwa, kto z Państwa jest za przyjęciem budżetu i podjęciem uchwały o przyjęciu budżetu na rok 2017? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. 16 osób za. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 6 osób wstrzymujących. 16 osób za, 6 osób wstrzymujących. Ogłaszam, że uchwała została podjęta. Budżet został na rok przyszły przyjęty. Przyjęty na dzisiejszej sesji Rady Powiatu budżet zakłada 90 milionów dochodów. Jest to w historii powiatu największy budżet, 10% wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Wydatki budżetu również są w znacznej kwocie, przewyższające plan budżetu na ten rok, ponad 96 milionów złotych, z tego 13 milionów na inwestycje. Stanowi to około 14% wydatków w strukturze. Zaplanowany jest szereg zadań, poza zadaniami związanymi z realizacją inwestycji drogowych, na które zaplanowaliśmy ponad 7 milionów złotych. Realizujemy drugi etap rozbudowy przychodni ZOZ-u za kwotę 3 miliony 700 oraz szereg innych zadań. Finanse powiatu są w doskonałej kondycji. Mamy praktycznie niezauważalne zadłużenie i też nie jesteśmy obciążeni spłatą kredytów. To pozwala nam przygotowywać się do dużych inwestycji i wśród tych, które widzimy w najbliższym czasie, to rozbudowa naszego powiatowego zespołu szkół i placówek specjalnych w Legionowie o Centrum Wczesnego Wspomagania Dziecka. To jest inwestycja, do której się przygotowujemy. Myślę, że w połowie przyszłego roku zakończymy projektowanie i wtedy będziemy myśleli nad tym, żeby przygotowywać się do ogłoszenia przetargu na te właśnie inwestycje. My zdajemy sobie sprawę, my radni, że dochody tego budżetu od samego powiatu zależą bardzo niewiele. Jeśli mamy dochody i one są pewne, to możemy spokojnie planować wydatki. Planowanie wydatków bez patrzenia na pewność dochodów jest ryzykowne i trochę oszukańcze wobec wyborców. I niektórzy mają taką tendencję, ale generalnie to my stoimy na stanowisku, że należy ten budżet tworzyć z dużą ostrożnością, bez określenia za bardzo ambitnych potrzeb, ale znajdujący realne poparcie w dochodach. Zawsze szacujemy te strony bardzo racjonalnie. Przyjęliśmy od wielu lat taką praktykę, że planujemy te dochody, które jesteśmy w stanie realnie pozyskać. Dlatego znacznych zagrożeń ja w realizacji tego budżetu nie widzę. On oczywiście będzie mógł zostać zwiększony w trakcie roku budżetowego. Występujemy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. One będą mogły ograniczyć nasze źródło finansowania zadań. Także ja poważnych zagrożeń do realizacji tego budżetu nie widzę. Oczywiście będziemy analizować skutki zmiany przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Także jak to wpłynie na nasz budżet, dlatego że dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią jedno z głównych źródeł finansowania naszych zadań. Za każdym razem środki zewnętrzne to kolejna szansa zwiększania budżetu. Mamy wielką nadzieję, że tych środków zewnętrznych w ciągu roku będzie nam się udawało pozyskać więcej i być może ten budżet osiągnie poziom 100 milionów złotych.